witajcie na naszym... Nie witajcie, bo lampa nie chce się przywitać. Czy ty mogłabyś współpracować? Za mało jej płacimy. Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale w kolejnym modowym odcinku. Dzisiaj przegląd płaszczy z sieciówek i posłuchałyśmy waszych rad, żebyśmy tym razem skupiły się na naprawdę perełkach, więc wyszukałyśmy takich naprawdę dobrych opcji z czterech najpopularniejszych sieciówek. W sumie ta czwarta, to jako mojito, to wasza propozycja, żebyśmy sprawdziły w ogóle, co tam w trawie piszczy, co w tym sklepie piszczy. Mam nadzieję, że dobre płaszcze. Naprawdę, parę takich perełeczek znalazłyśmy, więc warto oglądać. Zaczynamy! Tym razem nie robimy tak, że to jest po prostu przegląd i że tak powiem skaczemy sobie i patrzymy, co w trawie piszczy w ten sposób, tylko my już sprawdziłyśmy, więc dzisiaj przechodzimy z naszym zdaniem, najlepszymi propozycjami właśnie w tych poszczególnych sieciówkach. Myślę, że na pierwszy rzut weźmy też tę sieciówkę, która naszym zdaniem właśnie, będę się powtarzać, wypadła też po prostu najlepiej. I ku naszemu zdziwieniu jest to chyba jednak H&M, ponieważ tutaj na przykład znalazłyśmy naprawdę przepiękny płaszcz, taki właśnie w tym trochę szlafrokowym stylu, czyli bez guzików, ale z paskiem, którym można się przewiązać, żeby trzymało się to wszystko na miejscu. Z przepięknym kołnierzem, takim naprawdę klasy. Lata 30 trochę. Och, bardzo, po prostu, no myślę, że to jest coś na lata. W pięknym też takim nieoczywistym kolorze beżowo-szarym. Też piękne zdjęcie i naprawdę wygląda to wszystko tak, że chciałoby się go mieć. I widać, że bardzo popularny, bo nie szukałyśmy, tak. To było jeszcze dostępne, a teraz zostały same duże rozmiary. Zostało już kilka sztuk. Słuchajcie, kosztuje 700 zł bez grosza, więc to nie jest teoretycznie mało, ale z drugiej strony, słuchajcie, on w swoim składzie ma 97% wełny. Więc jeżeli... I to jest chyba najwięcej ze wszystkich. Chyba tak. Nie wiem, czy był jakikolwiek, który miał 100%. Chyba nie. Co prawda, aż tutaj by się chciało, żeby ta podszewka i też była na przykład z wiskozy, albo co najmniej z bawełny, ale jest poliestrowa. Co nie zmienia faktu, że jednak jest to wełniany płaszcz i naprawdę jest wełnianym płaszczem. Tutaj jest nawet napisane płaszcz z domieszką wełny, więc już w ogóle spoko, że jakby mimo, że to właśnie nie jest 100%, to nie powiedzieli, że to płaszcz wełniany, ale no, moim zdaniem to już jest naprawdę świetne i naprawdę widać, że ten fason jest absolutnie przepiękny. To teraz kolejny, zostańmy jeszcze przy tym H&M, myślę, że tak będzie chyba wygodniej. No tak, to jest taki, to jest propozycja dla osób, które szukają beżu, takiego, ale takiego ciepłego, karmelowego. Mi się na maksa podoba ten kolor, bo mam wrażenie, że on tak bardzo komplementuje cerę, dodaje czegoś takiego, ożywia. To nie jest ten beż, jak Karla to mówi, taki chory, trupi, że po prostu człowiek wygląda w tym, jakby po prostu przeszedł grypę przed chwilą. Tylko to jest kolor, który super pomaga tak... Tak, no bo nawet w tej dzisiejszej, zobacz, ta dziewczyna jest blada, jest... ma jasne włosy. Ma jasne włosy, ma bardzo jasny outfit, a to sprawia, że... takie ciepło na tym zdjęciu. Tak, no tutaj też już zobacz, patrz. Och. No to jest jednak bardzo szybko tego typu dobrej jakości płaszcze znikają, ale z tego co wiem, to one bardzo szybko też wracają. Więc się nie martwcie, bo będziemy wam linkować oczywiście te produkty, ale warto sobie zaznaczyć, jeżeli coś wam się spodoba, żeby o przypomnieniu, że powiadomieniu, że coś się pojawiło. Ja tak często robię i prawie w 90% te rzeczy wracają. Tym bardziej, że wydaje mi się, że może być już wkrótce czas wyprzedaży i bardzo często wtedy też te rzeczy na ten czas wyprzedaży wracają, żeby mogły właśnie być w niższej cenie. Tak, i tutaj mamy ceny również 699 zł, ale tutaj skład jest nieco gorszy niż tamten płaszcz, dlatego że tutaj mamy wełnę 74%, poliamid 26%, no i niestety poliester, jeżeli chodzi o podszewkę. Więc ale 74% to wciąż dużo. To dużo, tak, tylko ja za każdym razem zastanawiam się, dlaczego? Po co ten poliamid? Bo ja ostatnio sporo czytałam o tym, że były jakieś takie teorie, że poliester wzmacnia wełnę. Co się okazuje, że w ogóle kłamstwem. A, w ogóle widziałam świetny test. Tego, czy macie kaszmirowe, czy wełniane rzeczy, czy one są poliestrowe, akrylowe. Jeżeli... Podpalanie? Nie, nie, z wodą. Okay. Jeżeli macie na przykład, jeżeli macie kaszmirowy szalik albo poliestrowy, akrylowy najlepiej, bo to bardziej plastik, to akryl wchłonie całą wodę, a po kaszmirze czy po wodzie ta woda będzie przez większość początku tego, jakby wiecie, lania, unosiło się na materiale. O proszę, bo ja słyszałam też test a propos tego, że wyciąga się nitkę z danej rzeczy i się... Czy pójdzie dalej, czy się zatrzyma. Dokładnie. Słyszałam o tym, ale no to jest propozycja ładna, fajna kolorystycznie i też podoba mi się to, że jest taka elegancka. Mniejszy jest ten kołnierz. Tak, i to już nie jest szlafrok, tylko jest... taki surdut trochę, klasyczek. Bardzo ładna propozycja i został rozmiar 38. Aż dziwne, bo wydawało
wydawało mi się, że to jest taki rozmiar bardzo popularny. A jednak jeszcze nie. Jeżeli chodzi o H&M, to tutaj jeszcze, w ogóle to też przepiękne zdjęcie. Kolejna propozycja z taką samą ceną. Trzy kolory i tutaj są trzy kolory, ale faktycznie ten ciemno-szary ewidentnie jest najfajniejszą propozycją w kontrze do tego, co pokazałaś Wam przed chwilą. Chociaż tutaj znajdziemy też bardzo jasny taki ekry i czarny. Tak. Jeżeli ktoś szuka czarnego, to też może być fajna propozycja. Tutaj rozmiary w zasadzie są wszystkie dostępne, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretnie ciemno-szary kolor. I przechodząc do konkretu, tutaj wełny mamy już tylko 52, a poliester jest 48. Więc jak widzicie, jedynym jakby takim moim zdaniem minusem, bo to wciąż jest dużo. Wiecie, pamiętam jak szukałyśmy i robiliśmy przeglądy czy różne rzeczy, to cieszyło nas, jak tam była w ogóle domieszka ponad 10%. Już uważałyśmy, że to jest sukces, jeżeli chodzi o sieciówki. Więc to 50 to jest wciąż spoko, aczkolwiek dziwi mnie, że nie spada automatycznie cena. To prawda. Że one utrzymują wszystkie trzy tam samą cenę przy tak różnym mimo wszystko składzie. Niżej pewnie będzie całe zdjęcie tego. Tak, sylwetki. I tutaj to już jest taki bardziej pudełkowy, długi, ale taki bardziej oversize'owy. Powiedziałabym nawet, że trochę w stylu męskiego właśnie takiego płaszcza, który możemy podkraść z garderoby panów, żeby go założyć. No kolor jest absolutnie cudowny. Bardzo tutaj mamy jeden jakby taki guzik, możemy go tak nazwać. Nie ma tutaj absolutnie podkreślenia talii. Będzie się świetnie sprawdzał do takich bardzo oversize'owych swetrów, żeby właśnie ten cały w ogóle look był taki troszeczkę przeskalowany. Modowy bardzo. Bardziej modowy. Ma bardzo klasyczny kołnierz. Myślę, że to też jest naprawdę fajna propozycja, jeżeli nie zależy Wam na tym właśnie takim rewelacyjnym składzie, jeżeli chodzi o procent wełny. I ostatnią propozycją jest również szarość, tylko troszeczkę jaśniejsza. I tutaj mamy 629 zł, też już S-ki, XS-ki wykupione, więc podejrzewam, że to właśnie dla drobniejszych dziewczyn będzie bardzo fajna alternatywa, bo to jest również pudełkowy kształt, ale bardzo fajnie rozkruszowany na dole. I fajny ten element czarnych, kontrastowych guzików. Tak, on mi trochę przypomina Twój dawny płaszcz z mango, albo ten z lumpeksu. Jest taki, ta szarość jest taka bardzo ładna, taka szlachetna, taka komplementująca bardzo urodę, dająca czegoś takiego jasnego tutaj przy twarzy, więc cudownie. I fajna baza do kolorowych czapek. O tak. Bardzo, tak, dokładnie, jako tło całej stylizacji, rewelacja. Materiał to 70% wełna, 30% poliamid, podszewka ponownie poliestrowa. No i właśnie zastanawiam się, bo te podszewki poliestrowe, one trochę psują tą funkcję wełny. I nie wiem dlaczego, ja czasami mam wrażenie, że już lepiej, gdyby tej podszewki nie było. Tak wiesz, co chodzi, żeby ta wełna była jak najbliżej tak, naszego ciała. Ciała. Bo mam wrażenie, że ten poliester w jakiś sposób blokuje, powoduje, że się i tak będziesz płaciła pod tym. Czy ktoś z Was jest w stanie nam wytłumaczyć? Bo ja nie mogłam się tu szukać informacji, po co taki zabieg jest stosowany. A tutaj ogólnie jest wełna z recyklingu i ten poliamid też z recyklingu i poliester też, więc jakby podejrzewam, że tutaj stąd ta wyższa cena, że H&M próbuje być bardziej eko, ale wciąż jednak to jest, wiecie, plastik. No tak nazwijmy to, tak powiedzmy, no bo to zależy właśnie jaki to jest rodzaj poliestru. Ale tak czy siak ten krój jest naprawdę ładny. On mi się bardziej już kojarzy tak trochę z Twiggy albo z Audrey Hepburn. Że tak powiem, wyjęłaś mi to z ust. Tak? No, że tak samo czujemy. Totalnie, może jeszcze te fryzury trochę, może nie są do blond włosy. No. Też trochę zasugerowała, ale ja i w ogóle w połączeniu, no totalnie. Tak, fajny także, look w ogóle. Dokładnie, jeżeli chodzi o H&M, widzicie, da się znaleźć coś, co będzie miało naprawdę sporą ilość wełny w składzie. No Zara też, powiedzmy, potrafi zaskoczyć, zachwycić, tylko cenami już troszeczkę wyższymi. Ceny wyższe i ten płaszcz też w ogóle to już jest dla mnie Wiedźmin. Nie wiem czemu, ale jednak płaszcz w kapturze. Płaszcz w kapturze i jeszcze takim brązowym. Jakoś tak kojarzy mi się właśnie to z tym. To jest Jedi. Albo Jedi. W każdym razie jest to też no nieco odważniejsza i taka niestandardowa wersja, bo płaszcz tego typu z kapturem widzę bardzo rzadko, jak nie pierwszy raz. Ja też w ogóle ever, bo prędzej już jakiś kożuch znajdziemy, że tak powiem, z właśnie z takim motywem. Ale cena 849 zł, czyli no, no 150 zł to już więcej. Tak w polskich markach, na przykład Mormois, można było w tej cenie kupić płaszcz cały wyłoniany praktycznie. Tak.
Dokładnie, dokładnie, w którym dzisiaj zresztą przyjechałam do Mar i go kocham. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj 75% wełna, 25% poliamid, no i jakby na plus w tym wszystkim wychodzi podszewka, ponieważ ona jest w 100% z wiskozy, więc tutaj być może ta cena też jest zależna właśnie od tego. No jest naprawdę inny, ma taki, wiecie, czekoladowy kolor, więc jeżeli czegoś takiego też poszukiwaliście, to może to jest właśnie to, żeby się troszeczkę wyróżnić. Wydaje mi się, że ten kaptur to może być naprawdę świetna funkcja chroniąca faktycznie przed zimnem, żeby się bardziej tak otulić. Tak. Jest długi bardzo, nie? Jest bardzo długi i też jest no właśnie tym bardziej szlafrokowym, jeżeli chodzi o samą formę. W talii możemy też właśnie go związać, więc no, jest zdecydowanie bardziej kobiecy w tym. Także jeżeli chodzi o Zary, to jest nasz pierwszy typ. Kolejna propozycja z Zary za 649 zł, czyli powiedzmy takie H&M-owe ceny. I to jest płaszcz bardzo prosty. Taki, powiedziałabym, że mogłybyśmy śmiało go porównać do tego chyba ostatniego szarego, który pojawił się w H&M. Przedostatniego. Tego z guzikami czarnymi, bo tutaj też mamy taki bardzo prosty, ale bardzo elegancki krój. To już mi się kojarzy nawet tak trochę marynarkowo. Gdyby się obcięło dół, to jest klasyczna marynarka. Bo nawet tutaj te kieszenie, tutaj taka jakaś zaszewka. I to jest taki bardziej melanż szary. To nie jest taki klasyk szarości jak w H&M, ale powiem szczerze, że na przykład ciebie totalnie widzę w tym płaszczu. No on jest taki smuklający, kolumnowy, prawda? I tym bardziej, że on jest, nie poszerza. Widać, że jest bardzo smukły w swojej długości, w swojej pudełkowości. Tak, ale talię jak ładnie podkreśla. Tak. Tutaj naprawdę jest, no jest czad. I teraz sprawdźmy oczywiście skład. W składzie mamy 80% wełny, 20% poliamidu i ponownie Zara, duży plus, że podszewka jest wiskozowa. Widać, że oni chyba pod tym względem się tutaj uczą, że to jest bardzo ważne, żeby nie zepsuć tego materiału, jakim jest wełna, no bo to z tego, że ona jest wełną, że tutaj byłoby w środku poliester. No, więc dokładnie. Fajnie, że ta wiskoza jest, że to współgra, ładny płaszcz, bardzo fajna propozycja. Cena też jest naprawdę nie taka, znaczy wiadomo, tutaj jak już widzicie, te ceny nie będą miejskie. My nie pokażemy Wam płaszcze za 100, 200, 300 zł, bo to było nierealne, jeżeli chodzi o taką ilość procentową wełny. Po prostu tego się nie da zrobić. To tylko w lumpeksie, bo na Vinted my lumpeks też same mamy właśnie stamtąd płaszcze wełniane, więc wiemy, że tak się da. Szukamy sieciówek. Kolejna propozycja. To już też taki bardzo klasyczny, czarny, właśnie też w tym stylu szlafrokowym. Jego cena to 500 zł, tak naprawdę 499. Bardzo klasyczny. Czarny płaszcz to też jest coś, co oczywiście, no jeżeli moglibyście sobie pozwolić na kilka, to taki czarny, myślę, że powinien właśnie w szafie, każdy powinien taki mieć. Jeżeli chodzi o skład, tutaj mamy 50% wełny, 37% poliestru, mamy też akryl 9%, a podszewka? Pierwszy raz widzę coś takiego. Acetat. Dajcie znać, czym jest acetat. Nie wiem. Też zaskoczyli. Nie wiem, tak, więc nowy jakiś materiał. Tak, ale tutaj na przykład w Zarze już widzimy tę zależność. 50%, więc niemalże o 300 zł tańszy produkt, więc wciąż to 50% brzmi nieźle, a jednak ta cena już jest bardziej, powiedzmy, w zasięgu, tym bardziej, jeżeli by się udało go dorwać na wyprzedaży, to myślę, że on może być naprawdę fajnym łupem. Bardzo klasyczny, standardowy, ładny, szlafrokowy, z pięknym kołnierzem. Tylko czym jest ten acetat? Mi się od razu aceton, nie? I też to, prawda? Samo. Mam nadzieję, że jakaś pochodna właśnie takiego, wiesz. No i teraz słuchajcie, kolejna szarość, tutaj już taka bardziej właśnie klasyczna, nie? Czyli nie melanżowa, ale to jest na przykład płaszcz, który ja bym śmiało kupiła, czyli taki, no nie wiem o co tutaj chodzi, ale ma coś takiego w sobie, elegancko, ale też takiego na luzie, bo on jest taki nieoczywisty. Jest trochę modowy, dzięki tym mam wrażenie lekko poszerzanym ramionom. Tak, dokładnie. Ale z drugiej strony gdzieś tutaj ta talia nie jest, w sensie on się delikatnie rozkloszuje, więc nie jest takim bardzo pudełkiem. Ja osobiście o wiele bardziej lubię na mojej sylwetce, kiedy płaszcze mają tutaj więcej guzików, czyli dwa rzędy i tutaj mamy właśnie dwa rzędy guzików, więc to też w jakiś sposób tutaj tak, no nie wiem, równoważy mi sylwetkę. Bo kiedy jest jeden guziczek, to ja mam wrażenie, że tak mój biust wygląda tak dziwnie i tutaj już są biodra i nic tutaj się nie dzieje tak pusto. A tutaj jakoś i te bardzo ładne są też w tym miejscu przy talii kieszenie, więc fajnie też ją podkreślają, tak fajnie, wiecie, dzielą tak ładnie, zdrowo sylwetkę, czyli tak proporcjonalnie. No naprawdę, w ogóle te guziki przy mankietach tak też są bardzo ładne. O, i z tyłu. O, ma z tyłu ten taki dodatkowy pasek tręczowy właśnie. Przepięknie to wygląda. Cena to, słuchajcie, 449 zł. Czyli najtańszy ze wszystkich propozycji. Ale tutaj mamy też 50% wełny, znowu poliester i akryl
i ponownie acetat, więc jestem tak, sprawdźmy ten acetat, ale powiem Wam, że no ogólnie jest to spoko propozycja pod względem przede wszystkim jak ten płaszcz wygląda. Jestem ciekawa, jak na naszych sylwetkach by się prezentował, ale naprawdę ma przepiękny krój, póki co najbardziej przykuł moją uwagę, gdybym miała coś kupić, to póki co ten by wygrał chyba, jeżeli chodzi o krój, bo na mojej sylwetce by super się sprawdził. To teraz przechodzimy już do kolejnej sieciówki i tym razem Reserved. O, i akurat teraz chwilowo na wybrane kurtki i zimowe niezbędniki jest 25% zniżki. Nie wiem, czy w trakcie publikacji to będzie, bo tutaj te kody czasem tak się mieszają, one są takie chwilowe. Ale tutaj mamy płaszcz z wełną za 199,90, więc on już jest ogólnie przeceniony, a wcześniej jego cena to była 330 zł bez grosza. To jest płaszcz, który jest niebezpieczny w swoim kolorze, bo jest właśnie takim ekri, taką złamaną bielą. I z jednej strony jest piękny, z drugiej strony niebezpieczny dla mnie też w kwestii brudzenia, a z trzeciej strony, że no ja nie wiem, czy w swojej garderobie umiałabym dopasować ubrania, bo nie jest tak oczywisty dla mnie. Z jednej strony wiadomo, można go łączyć z niemalże każdym kolorem, ale z drugiej strony jakoś tak bezpieczniejsze szarości, beże, no, on czernie. On się tak kojarzy z taką elegancką kobietą, która nosi torebkę Chanel. Tak, która bardzo. Nie boi się tego koloru, bo ona po prostu tylko ten płaszcz zrzuca, a ta później się taka, wiecie, taka bizneswoman trochę, ale też wygląda bardzo tak... Tak lekko ten płaszcz, on ma taki kolor fajnie zimowy, na, wiecie, na śniegu, widzę to właśnie do tych czarnych kozaków, pięknie, to czerwona pomadka, no, rewelacja, tak, na pasterkę, cudownie. Ideolo. No słuchajcie, za 199,99, czyli za 200 zł. Czego tu możemy oczekiwać? Słuchajcie, moim zdaniem to jest hit, ponieważ mamy tutaj 50% wełny. 40, przepraszam, 40%. Ale to w porównaniu do tych cen, które były w Zarze. No, płaszcz z tak dużą ilością wełny za 200 zł, to jest naprawdę spoko. Patrzcie, czyli skłamałam, bo jak ja znalazłam te płaszcze, wiesz, faktycznie one były w tej pierwotnej cenie, a teraz spadły, więc jednak cofam. Będą płaszcze, które są nawet tańsze niż 200 zł. Nawet nie wiedziałyśmy o tym, ale słuchajcie, no poliestrowa, poliestrowa podszewka, no ale to i tak jakby w kwestii tych procent wełny do ceny wypada to jakby całkiem spoko, jeżeli chodzi o Reserved. Kolejną propozycją właśnie z tego sklepu, to jest w sumie podobne do tego ostatniego z Zary. Tak, ten czarny, klasyczny, taki szlafrokowy, długi, prosty, on się nie wyróżnia jakoś wyjątkowo, ale kosztuje 500 zł, bez grosza, wykupiony teraz, ale będzie na pewno wracał, bo te płaszcze zawsze wracają. No jeżeli chodzi o skład, to mamy aż 70% wełny, 30% poliamid, no i tu mamy ponownie acetat i wiskoza, jeżeli chodzi o tą podszewkę. Płaszcz ładny, powiedziałabym, że... ale... Z drugiej strony ma coś sobie takiego męskiego. Tak, zdecydowanie taki, bardziej niż ten, tak, który widziałyśmy w Zarze. Ale rękawy mają fajną taką zaszewkę, fajnie zbudowany, jeżeli chodzi o krój. Ale wiem, że na przykład ja bym nie wyglądała w nim za dobrze, bo mam wrażenie, że jest za bardzo tutaj wąski w biodrach. Że od razu by to za bardzo mnie opinało, ja jednak wolę te pudełkowe, luźniejsze kroje. Takie, no wiecie, troszeczkę szersze. Mimo wszystko wyróżnia się tymi takimi właśnie zaszewkami, nie? To jest takie coś innego. Ale czy to jest jedna z moich ulubionych propozycji? Wydaje mi się, że już Zary totalnie bije na głowę ten. Mimo, że tutaj mamy naprawdę całkiem niezły skład i 500 zł. Musiał się podobać, skoro tak szybko zniknął, bo jakby go znalazłyśmy, to jeszcze był dostępny. Przedostatni i trzecia propozycja, jeżeli chodzi o Reserved, czyli właśnie też ten szlafrokowy, ale w szarości, tylko ta szarość jest złamana czymś ciepłym. To nie jest taki szary melanż, to nie jest szary chłodny. Dziwny jest ten kolor, dziwny, nie? Jest ten kolor, taki trochę brudny szary. Nieoczywisty, tak. Nie wiem, czy to jest typ koloru, który bym chciała. Ja bym nie zwróciła uwagi na niego, jeżeli chodzi ale o wieszak chyba. Jest to 60% wełny, 40% poliester. W składzie podszewki mamy poliester, ale mamy też wiskozę pół na pół, więc nie jest najgorzej. I tutaj jeżeli chodzi o cenę, to 600 zł bez grosza. No nie, nie jest to ulubiony typ, ale z drugiej strony to jest bardzo podobne do tego, który miałyśmy przed chwilą. Tutaj są dość ciekawe rękawy. Moim zdaniem to będzie świetny płaszcz dla osób, które chcą zbudować swoją sylwetkę. Dla osób szczupłych, dla osób drobniejszych, tak, bo on będzie fajnie robił też jakby
jakby dodawał trochę ciała, ale dzięki temu paskowi fajnie podkreślał talię. Tak, jest ma fajną długość, jest naprawdę długim płaszczem, tak, prawie takim do końca łydki, nie? Tak, te rękawy myślę, że one mogą być ciekawe, bo one wyglądały jakby były lekko rozszerzane, a jednak na końcu jakby spięte tymi zaszewkami i to wygląda dość ciekawie i inaczej właśnie, są jest unikatowe. Ale kolor jest naprawdę dziwny, musiałabym go zobaczyć na żywo, tak, bo jest na zdjęciach wygląda niebezpiecznie. Ten bardziej trupi taki. No i ostatnia propozycja, to ponownie czerń i to jest czerń, która jest zapinana na guziki, czyli ma ten dwa rzędy guzików, jest bardziej surdutowy, jest bardziej taki elegancki, powiedziałabym, że taka pani prawnik. Wygląda przepięknie, bo też ma takie mocniej zarysowane ramiona, ładny kołnierz, właśnie ta dwurzędowość. Tak, krój super, ładnie buduje też sylwetkę, wydaje mi się, że właśnie też gdybym miała wybrać z rezerw, to myślę, że postawiłabym na ten konkretnie, jak widzicie, naprawdę ten krój totalnie gdzieś tam mi leży. Jeżeli chodzi o procent wełny, to 80% dużo. Aż. Podszewka niestety poliestrowa, ale mamy tutaj 599,99. Jestem przekonana, że on niedługo będzie na przecenie, albo właśnie teraz, kiedy jest ta promocja minus 20%. Można tak? go dorwać. Można go dorwać taniej, zobaczcie o ile, więc wydaje mi się, że naprawdę to byłby super łup. Ja mam czarny długi płaszcz właśnie z wełną. Z NAKD sprzed chyba 5 lat i naprawdę, mimo że mam psy i tak dalej, to jest płaszcz, który da się nosić, nawet jeżeli wydaje Wam się, że będzie łapał wszystkie kłaczki. Rolowanie jedno i naprawdę super, pięknie będzie się prezentował do każdej stylizacji, każdy kolor podbije, jest taką klasyką. No naprawdę ładnie takie. Myślę, że to mój ulubiony łup, jeżeli chodzi o rezerw. Mi też, tak. Myślę, że to jest najładniejszy płaszcz z tych wszystkich propozycji. Ma też najwyższy skład wełny ze wszystkich, które były dzisiaj w rezerw. I z drugiej strony na ten, no dokładnie, na ten skład ma najlepszą cenę w kontrze do H&M i Zara, bo tam jeżeli było już powyżej 80, to one już kosztowały minimum 700 zł. A tutaj mamy za niecałe 600, więc wypada naprawdę świetnie. No i teraz creme de la creme, sklep, do którego ja nie wiem, czy ja miałam kiedykolwiek coś z mojito. Ja z mojito myślę, że jakieś 6 lat temu, 7, gdzieś tam raz na jakiś czas, coś tam, ale stwierdziłyśmy, dobra, sprawdźmy, skoro u Was była taka prośba, bo na Instagramie Was, na które Was oczywiście odsyłamy, pytałyśmy, jaki kolejny sklep gdzieś tam wziąć też pod lupę. Myślę, że to warto się przejść może do takiego sklepu. Ale byłyśmy w szoku, ile osób, jakie było się zgodne. To było 80% wyborów. Naprawdę. Iluś set osób, które nam pisały. Naprawdę. Tak, pierwszy płaszcz, no i osobiście totalnie na nie, jeżeli chodzi o kolor. Na nie ten kolor, bo to jest, w ogóle ja mam wrażenie, że tym płaszczem cofnęłam się do lat 2000, kiedy płaszcze kupowała moja mama. Tak. Zarówno ta klamra na tym pasku bardzo mi to, że tak powiem, przywołuje, ale też ten kolor, taki prążkowania z jodełką połączenia, naprawdę mam total flashback. Ja trochę nie rozumiem jednego zabiegu, jakim jest guziki i klamra. To że tutaj się strasznie dużo dzieje. No to jest taka jodełka, tak, nie? Tak, no to jest taka jodełka, która dla mnie trochę wygląda na taką starą właśnie. Coś takiego w niej jest takiego nie ponadczasowego, tylko takiego, że old school, ale taki w złym tego słowa znaczeniu. Tak. Mimo wszystko krój nie jest zły. Nie jest zły i być może jednak są tutaj fani właśnie tego typu, bo chciałyśmy też w dzisiejszym filmie zdecydowanie pokazać przekrój. Oczywiście. I tutaj mamy 369 zł. I jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy wełny 30%. Tylko 30%. Tak. To chyba w sumie najmniej ze wszystkich propozycji, które wcześniej Wam pokazywałyśmy. A cena wysoka. A cena dość wysoka i 70% jest to poliester, a 100% poliestrowa jest podszewka. Tak. Więc no on dobra, jest tańszy. Smutny jest, prawda? Jest smutny, jeżeli lubicie smutne kolory. Nie, serio, gdybyście chciały szary płaszcz, to te z poprzednich naszych propozycji zdecydowanie. No o, to był mój faworyt. I ten płaszcz wygląda absolutnie przepięknie i ta zieleń jest po prostu wow. Chyba tak powiem, że Ci pokazywałam, tak, ja totalnie Cię w nim widziałam. Ale i ja Cię namawiałam. Ale też. Ty kiedyś miałaś zielony płaszcz. Ja ogólnie zieleń lubię, ale faktycznie ten kolor trzeba przyznać, że jest naprawdę wow. Wow, chociaż czekaj, on jest jeszcze w takim bordowo-czerwonym. Bordowo, i nawet ta pani ma taką tutaj pozę, jakby babcina. No. Ale zielony płaszcz z wełną, który kosztuje też właśnie 370 zł bez grosza, który jest bardziej pudełkowy, jest delikatnie oversize'owy, ale ma te dwa guziki, fajnie kontrastujący czerń z tą właśnie zielenią. No absolutnie płaszcz, który jestem pewna, że jeżeli go założycie, będziecie mieli milion pytań, skąd go masz? Bo tak. To nie jest taki właśnie płaszcz klasyk, który gdzieś tam mijasz i myślisz sobie, wow, klasyk, tylko to jest taki płaszcz, ja chcę go mieć, tak, bo jest taki kolor, ładny. Dokładnie. Nie, więc tutaj akurat pod tym względem myślę, że jeżeli lubicie bardziej odważne propozycje, to jest spoko, tym bardziej, że widzicie,
cena ta sama, co tego płaszcza, który pokazywałam Wam przed chwilą, a tutaj mamy już 50% wełny. Więc to już brzmi jakby sensownie. Szczególnie w Mohito nie mogłyśmy znaleźć płaszcza, który będzie miał więcej niż 80% chyba, czy 70%. No, ostatnio nie, tak, nie było takich propozycji. Ale ten zielony absolutnie petarda. Jakby. Ale on dla każdego, to jest też tak, taki typ zieleni. Do rudych, to nie jest butelkowa, tylko do czerni. Taka, ona jest taka soczysta ta ziemia, jak taka trawa, ale nie taka kiczowata, taka wiecie, że macie wrażenie, że to jest jakiegoś takiego dziwnego sklepu chińskiego. Tak. Tylko ta zieleń jest naprawdę no po prostu wow. Wow. I kolejny sweter, płaszcz, który jest dość niebezpieczny w swoim kolorze, bo to też jest właśnie taki beż, ale taki na poziomie, nie wiesz czy on jest chłodny czy ciepły. To jest taka nie kawa z mlekiem, tylko taka... No pianka zabarwiona kawą. Ciężko się. Ale słuchajcie, jest to bardzo dobra cena jak na 50% wełny, bo jest tutaj 50%, a płaszcz kosztuje, no teraz będę, bo kosztował 349, a teraz kosztuje 279 zł, więc jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o swoją cenę. Ma bardzo ozdobne guziki. Ładne są. Ale są ładne, bo wprowadzają trochę vintage klimat. To prawda. Bo są właśnie takie guziki płaszcza babci. Ale taki zabieg możecie zrobić sami ze swoim płaszczem. Dokładnie, to jest bardzo dobry tip, żeby sobie podmienić. I no tutaj też dwurzędowy, 6 guzików, klapki, bardziej pudełkowe. Jest czarna wersja też, widzę. O, jest czarna wersja, zobaczmy też czarną. O, czarna jest w tej wersji. Oj nie, czarna mi się 349, nie, ale myślę, że to też nie do końca dobrze dobrana modelka. Tak, myślę, taka, że bardzo latynosko to wygląda. A mi troszeczkę to wygląda jak taka dawna Kate Middleton, taka początkująca, raczkująca księżna. Ale słuchajcie, no 50% wełny tak czy siak, więc jeżeli czarny płaszcz gdzieś tam Wam chodził po głowie i ten skład nie jest najgorszy, a cena jest no najlepsza, jeżeli chodzi o wszystkie sieciówki, które dzisiaj pokazałyśmy, to ta propozycja też nie wypada najgorzej. Jeżeli chodzi o Mohito, to tutaj oczywiście ta zieleń wysuwa się na prowadzenie, ale znajdziecie też, jak widzicie, coś w klasycznych, bardziej stonowanych kolorach. Tak, no i to wszystko. No mamy nadzieję, że w ogóle taki przegląd Wam się spodobał, żeby mogłyście z nami poskakać po sklepach online, ale ogólnie stacjonarnie chyba łatwiej nam byłoby to zrobić w przyszłości, żebyśmy mogły je przymierzyć. Chociaż na tyle znamy swoje sylwetki, że jestem przekonana, że byłybyśmy w stanie z tego wybrać coś, co będzie pasowało. I z trzeciej strony mam wrażenie, że naprawdę po tym, jak zrobiłyśmy przegląd swetrów w sieciówkach na miejscu stacjonarnie, do którego odwołujemy, bo mam wrażenie, że sporo osób nie wie, że ten film się pojawił, bo zginął w gąszczu vlogmasowych innych youtuberów, ale naprawdę mam wrażenie, że to, co wystawiają w sklepach, bardzo rzadko się, jakby można znaleźć te właśnie rzeczy premium, a dokładnie. W zasadzie wszystkie te propozycje, które dzisiaj pokazywałyśmy, były właśnie z tych działów bardziej luks, takie nazwijmy, więc no ja myślę, że jeżeli chodzi o płaszcze, to też faktycznie no warto przymierzyć oczywiście, ale z drugiej strony, tak jak mówi Marto, jest też tak klasyczne i że gdzieś tam znając swoje atuty wiecie, co bardziej chcecie ukryć, a co tak podkreślić, więc myślę, że takim filmem naprawdę dałyśmy Wam dzisiaj spory wybór, jeżeli jesteście na etapie poszukiwania płaszcza. Mamy nadzieję, że faktycznie wrócą w pełnej rozmiarówce te nasze ulubione typy i być może będzie to właśnie z okazji wyprzedaży, żebyście mogli kupić je jeszcze taniej, to by było w ogóle już petarda. Dajcie znać, który typ jest Waszym, który płaszcz spodobał Wam się najbardziej. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy Polską odpowiadacie. Musimy do Lumpeksu sprawdzić, co tam. Lumpeks koniecznie, Martynko. Koniecznie, bo już stęskniłam. Musimy iść. Musimy iść. Stęskniłam się za Lumpeksem. A Was zapraszam oczywiście też na nasz Instagram, bo tam na przykład właśnie takie lumpeksowe różne typy dajemy Wam na bieżąco, ale nie tylko. Więc koniecznie tam. A my widzimy się w kolejnych filmach. Subskrypcje, lajki i komentarze to jakby już klasa. Musicie to robić. I nie! Ej, nie, no to jest... Moja droga, ja rozumiem, nie, że... Ale ja rozumiem, że są ciężkie 15 warunki. Minut gadałyśmy, pierniczyłyśmy, nic. Zaczynamy? Czy się mogę uspokoić? To jest praca, to są poważne sytuacje. Te i... Ja się boję. To taki czarny... To jest, ja nie wiem. No to cholero jedna, no! Ale czy mogę, mogłabyś nie dyskutować? Dziękuję bardzo.